Gosia, kolejny ogromny sukces zawodowy. Już niebawem sprawdzisz się w roli prowadzącej The Voice Senior. Czy ty długo musiałaś ukrywać ten fakt, że to właśnie ty zastąpisz Martę? Nie musiałam długo ukrywać tego faktu, bo tak naprawdę te decyzje następują gdzieś tam, a my bardzo często dowiadujemy się ostatni. Więc tak to jest, że jest tam ułożona ta produkcja, więc nie musiałam tego długo ukrywać, nie miałam takiego złego samopoczucia z tego powodu, bo wiem, o czym mówisz, rzeczywiście to jest czasem trudne, że my już coś wiemy, ale nie możemy puścić parę, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast nie, ja całkiem niedawno ta decyzja została podjęta i już teraz została ogłoszona. A rozmawiałaś na ten temat w ogóle z Martą? Pytałaś ją na przykład o jakieś rady? Nie rozmawiałam z Martą, bo my generalnie się bardzo słabo znamy. My się znamy na cześć, cześć. Widujemy się na konferencjach ramówkowych, na korytarzu, gdzie nie ma możliwości nawiązania głębszej relacji. Nigdy razem nie pracowałyśmy, więc tutaj no, trudno by mi było jakkolwiek teraz się odzywać, bo no, nie byłoby to naturalne. A boisz się tych porównań, które na pewno się pojawią? Czy będziesz miała jakiś taki swój własny styl prowadzenia? Masz na to jakiś pomysł? Wiesz co, nie boję się porównań, dlatego że jeżeli będą, to będą. Nie mam na to wpływu. Marta jest świetną prowadzącą, spełnia się nadal w formatach, czekają na nią nowe wyzwania. Ja jestem zupełnie inna i żadna z nas nie próbuje nikogo naśladować. Akurat w tym przypadku chodzi o mnie, więc na pewno nie będę próbowała nikogo naśladować. Ten format ogólnie jest mi znany, więc tutaj tylko idziemy po prostu do seniora. Na pewno ma swoją specyfikę, o tym może zaraz ci powiem. I to jest wyjątkowe i też inne niż The Voice of Poland, ale ja będę sobą, więc nie będę tu starała się w jakikolwiek sposób czegoś naśladować. Tak się zastanawiam, czy to była jej decyzja, że ona chciała na przykład odpocząć od tego formatu? No chyba stacja już napisała oświadczenie w tej sprawie na Martę, czekają z tego co wiem nowe wyzwania zawodowe. Więc tu by trzeba było zapytać Marty, jak to dokładnie było i jak ona to widzi. Natomiast no ja się bardzo cieszę i czekam też na tę decyzję, bo ja nie wiem. Czekam na ogłoszenie tego, co Marta będzie prowadziła.